Hello, kochani! Właśnie lecimy zaraz do Wietnamu. Za chwilę będzie tata Janusza po nas i będziemy jechać na lotnisko. Skupiliśmy. Bo tak. Póki co mało mówię, bo się stresuję, czy przepuszczą mnie przez bramki. Dzień dobry, proszę państwa, już jesteśmy na lotnisku. Dzień dobry, proszę państwa, Jan Walczuk i Klaudyna Okuszka. Znajdujemy się na lotnisku Chopina, a już za chwilę... Już za chwilę będziemy w Dubaju. To znaczy zobaczymy, czy przejdziemy bramki, ale tak, będziemy w Dubaju. I na co pijesz? Kawusie, latte z mlekiem owsianym, jak zawsze. Rejsy będzie pilotowany przez dubajską sieć linii lotniczych Fly Dubai. Jest to filia Fly Emirates, taka tańsza. Co ty, ja chłopie? Ale mamy nadzieję, że dolecimy spokojnie. 6 godzin, 5:35 lądujemy w Dubaju i mamy nadzieję na wyjazd pełen wrażeń, a później 4 godziny przesiadki i lot bezpośredni 7-godzinny do Hanoi. Tak, potem jeszcze godzina drogi autem, więc troszeczkę nas tej podróży jeszcze czeka. Należy przypomnieć, że zaopatrzyliśmy się w odpowiednie nawodnienie, w odpowiednie najedzenie także przed lotem. Napojenie. Ostatnie chwile. Ostatni które... normalny posiłek. Cześć. To jest, proszę państwa, Kasperczyk Błoński. Kasperczyk Błoński. Ulubiony artysta Wojtka Soko. On zawsze mówił, że Kasperczyk Błoński. Trzeba, i trzeba teraz w premierze zrobić tak, że... Co ty, ja chłopie? Dobra, idziemy do gate'a. No proszę państwa, noc. Noc na lotnisku Chopina. To ciekawa sytuacja. Wszyscy zachowują się jak w dzień, ale nie mrużą oczu, gdy patrzą za okno. Co mogę powiedzieć? No stresuję się, czy przejdę przez bramki. Gdzie jest wódka? Wódki Zakoński. Gdzie jest wódka? To właśnie tytuł naszego programu telewizyjnego, na który serdecznie zapraszam państwa w tym momencie. Ja nazywam się Janusz Walczuk i witam państwa na lotnisku Chopina. Co ty, ja chłopie? Najnowsza generacja AirPods. Januszką do Dubaju. Jesteśmy już w Dubaju. Muszę ustawić tę kamerę. Albo ty mnie nagraj. Albo razem. Nie, podstawa tego jest taka, że ja muszę ciebie nagrać, bo tak to będzie słabo wyglądało. Jesteśmy już w Dubaju, mamy teraz 2 godziny przesiadki i zamówiliśmy sobie jedzenie. Ja sobie zamówiłam kawusie i wrapa i za to zapłaciłam 80 zł około. Jest trochę drogo, ale zobaczymy zaraz, czy warto. To jest Caesar wrap i ice latte. Gdzieś taki wygląda na nie przysmażonego. No wygląda na taki, nie wiem, mam wrażenie, że w maku byłby lepszy. Mega suchy. Miałbym takie 5/10, ale jestem głodna, więc może być 6/10. Janusz sobie zamówił lamb wrapa z frytkami, z takimi side jakby oliwkami chyba. I zobaczymy. Ale szczerze mega słabe moim zdaniem to jedzenie. Dobra, ten wrap nazywa się Take Me to Greek. Tak się składa, że byłem w Grecji, zobaczymy. Co? Dobre? Może typowo grecki nie jest, ale taką nostalgię, taką można wyczuć. Daj spróbować. Twój o wiele lepszy niż mój. Dlaczego chłopaki wybierają zawsze lepsze jedzenie niż dziewczyny? Mogę ci dać połowę. Jesteśmy mega zmęczeni tym lotem, przynajmniej ja. A jeszcze 7-godzinny lot i chyba 3 godziny podobno mamy jechać do tej willi naszej. Tak? Busem 3 godziny. Więc jeszcze 10 godzin i 2 godziny czekania. 12 godzin. Ten, jesteśmy w Wietnamie. Co sądzimy o Wietnamie? Jakie są pierwsze wasze wrażenia? Bardzo ciepło. Chcemy zatrzymać się w 7-Eleven. Chun Toi Mon Zung on 7-Eleven. Chun Toi Mon Zung on 7-Eleven. Czekają nas jeszcze jakieś 3 godziny podróży. Wim, co powiesz o Wietnamie? Człowiek, to są emocje i tyle. GS25. Odcinek pierwszy Asia Express. Idziemy znaleźć ale weź pożywienie. Ale GS25 jest zajebiste, bo tam są też zupki fajne. Moniura, jaka jest geneza twojego tatuażu na plecach? Jest ciekawa, ponieważ zobaczyłam kiedyś na Wawelu na takiej wystawie tkanin. Hi Hank! Hank, czyli tak naprawdę housekeeper naszego domku. Wystawie tkanin średniowiecznych, taką właśnie typiarą, typiarę wytkaną. I ją wydzierałam. I jest napisane hardcore is freedom, a to generator randomowych cytatów. Okej, rozumiem, co sądzimy? No mi się podoba ogólnie. No a i fajnie. A jaki jest twój najmniej ulubiony tatuaż? Mój najmniej ulubiony tatuaż to jest ten, jestem w trakcie usuwania. Po prostu został zrobiony, jest w trakcie usuwania, więc... Uwaga, bo jadą samochody. No to na pewno trzeba zrobić dużo tych sesji, tego usuwania, ale da się usunąć do zera. A ty, Janusz, powiedz, jak ci się podoba taka wycieczka? Fajna. Tak. O Jezus. A masz już jakieś pomysły na swoje krajoznawcze materiały? Tak, myślę, że jutro spróbujemy zjeść. Myślę, że jutro spróbujemy zjeść tutaj dobre śniadanie. I co, zobaczymy. No póki co wychodzi na to, że nie jesteśmy w takiej wiosce, jak nam się zdawało. Ogólnie to jest podobno wioska, jest tu 500 tysięcy mieszkańców. Trzeba podkreślić, że mamy na zegarze za 15:01. We wtorek. Ogólnie skipnęliśmy jedną dobę, co?
skippers. Tak skipnęliśmy jedną dobę i nie poleciliśmy na lot. Byliśmy w Portugalii i mieliśmy w poniedziałek o pierwszej lot i nam się pojebało, że to jest jakby dzień później i pojechaliśmy we wtorek. Okazuje się, że nie mamy lotu. Sorry, jednak po prostu to się zdarza ludziom. Mamy sklepu, mamy Circle K i idziemy dalej. Ja, ale fajny sklep, zobaczcie. Wow. Ja myślę, że tutaj znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy. O, są takie jedzonka. O, jakie malutkie porcyjki, co nie? Ja chcę na pewno taką jedną tą kanapeczkę. Jaką? Nie wiem, wystarczy, ale nie wiem właśnie jaką. Salmo mayo? Tak, chyba to, ale to jest spicy, nie? Ej, a takie coś? To w ogóle wygląda jak jakieś sushi i to jest kukurydzą. Dobra, ja biorę tą kanapkę. Kurze łapa do rosołu. Mocne to jest na mnie, że każda para tutaj mówi do siebie misiek. Wy nie mówicie misiek do siebie? No, no, to. Strefa zupek chińskich. Jezus, ja jadłam te zupki chińskie wszystkie w Korei, one są tak ostre, że ich się nie da zjeść w większości. Spagetki jest łagodne. Ile tych kanapek bierzesz? Trochę biorę. Wydaliśmy właśnie 2 miliony w jednym sklepie w Wietnamie. Try again. Bliknąć ci. Wydałem 5 milionów w domu w Wietnamie. Chyba, że nie przejdzie. Tyle prawdy. A masz tyle siana? Powinienem mieć. A co tam się wysiedla? Chyba, że prowizję ci jakąś pobierało. Can you try to put it inside? It's time to try to pay like this. Może masz jakiś limit dobra, płatności? Okay, so... Dobra, stolik dla przedszkolaków na środku ulicy. I zaraz przyniosą nam takie gry planszowe jak pociągi i takie rzeczy i będziemy mogli pograć i poczekać na rodziców. Czyli jeszcze 20? 5, 6, 7, 8. No i ja mam 5 też. No właśnie wstałam i ogarniam się. Robię sobie skincare i pokażę wam zaraz całą chatę, jak to tutaj wygląda. Jak coś to mówiłam tak cicho, bo Janusz spał. Dobra, idziemy. W ogóle mega śmiesznie, bo cały czas piłem tu koguty i od rana samego nas budziły. Tak wygląda nasza willa z rana. Zdałam sobie sprawę, że źle ustawiłam kontrast, jasność, ISO i wiele innych, ale zresztą zaraz zobaczycie. Jest mega gorąco. 30 stopni. Strasznie. Albo 50. Jest święta mamy. Okej, okay, jeszcze na przybliżeniu jakimś w ogóle wszystko nagrywałam, no nieźle. No to nieźle, nieźle. To jest Karol Znicz. Karol jest filmowcem i pomógł Klaudynie w ustawieniu kamery. Tam mamy takie domki, w których każdy mieszka. Tu mamy basen. Główny salon w środku. Jesteśmy w podróży w poszukiwaniu bankomatu albo kantoru jakiegoś, żeby wpłacić pieniądze, bo się nie da płacić rewolutą. Ale docelowo idziemy na plażę. Skipowali. Są po prostu trochę lame. My jesteśmy po prostu tą aktywną ekipą wyjazdu, a reszta jest... Ta jest na Oli w Egipcie. To jest pranie czy na sprzedaż? Nie, na sprzedaż. Nie, pranie. Ja myślę, że nawet mogłoby być na sprzedaż takie brudne. Strasznie tu wieje. Tutaj musicie mi wybaczyć, ale nagrywałam telefonem i nic nie słychać przez wiatr. Mini plaże tutaj są brudne dosyć. Są pluginy, więc do wody. Tam jest taka wysepka. Wszędzie w piasku są jakieś takie dziurki i ja nie wiem, czy to jakieś robaki je zrobiły, widzicie? Jest mega ciepła woda. Czarna flaga, czyli że są rekiny i nie można się kąpać. Odkryłyśmy, że to kraby wychodzą z tych dziur. Widzicie? Mamy tutaj osobnika, który dopiero wstał. Jest godzina 16:30. Jest grubo. To już trzecia paru szpic. Drinks. Zabierasz mi Bambi. Co pijecie, kochani? Apple juice, ale jakiś dosładzony, mordoklejka. I lemon soda. Paru szpic. Basic lemonade. Ale szczerze, jak na warunki wietnamskie, to ta pizza naprawdę. No. Oddaję. Słuchajcie, nagrałam już tu mega dużo, jak sobie gadałam do was i okazało się, że nie miałam podłączonego mikrofonu do kamery, także od 2 godzin siedzę i montuję wam vloga z wczoraj. Wszyscy poszli gdzieś na miasto, a ja siedzę i to robię. Dowód. Więc będziecie mieli fajny materiał. Trochę żałuję, że z nim nie poszłam, ale myślę, że będzie warto. I tak nie zmontowałam vloga na czas, więc jednak nie było warto. Miałam dzisiaj cały dzień problemy z kamerą, bo jestem w tym nowa i kamera trochę inaczej się obsługuje niż telefon, wiadomo. I po prostu jak nagrywałam, to zamiast zmieniać jasności w kamerze, zmieniałam ilość klatek na sekundę. Spokojnie, jasność też zmieniałaś w niewłaściwych momentach. Więc niektóre filmy są takie...
w spowolnionym tempie, ale mam nadzieję, że mimo to się nadadzą do tego vloga. Słuchajcie, i póki ich wszystkich jeszcze nie ma, to ja wam pokażę trochę chatę. Pokażę wam naszą willę, jak to wszystko wygląda. Ej, jestem w szoku. Wchodziłam do pokoju i zaczynałam to montować, to było mega jasno jeszcze. A teraz jest już tak ciemno, dziwne, bo jest godzina 18. Na Tinderze w Wietnamie masz zagadkę do przejścia, żeby zweryfikowali, czy nie jesteś robotem, i masz generalnie policzyć sobie kropeczki, które są na górze na kostkach, żeby wyszła ci suma 14. Tylko zanim zdążysz policzyć te wszystkie i kliknąć, to już z trzech takich podejść robi ci się 10, potem 15, potem 25 i musisz naprawdę bardzo szybko liczyć, żeby przejść. Robię to już szósty raz. Jestem w stanie tu wejść. Karol, nie chce mi pomóc z matką. Nie da się otworzyć. Kurwa, takie historie mamy. Byliśmy na masażu za 50 zł. Daliśmy się z wykończeniem, ale na szczęście nie. Łazili po mnie, kurwa. Łazili po nas, stary. Kamykami na sam. Wszystko, stary, wszystko. Ale bolało, czy taki... I mnie te stopy tak bolały, że trzeba krzyżeć, i mówię. Nie, bolało, ale wsiadam... I my myślimy, że najlepsza matcha w tym, nie? On nas podwozi do jakiejś meliny bez matcha i to masaż jakiś barwy. I od razu barwa po nas wyszła od razu. Z taksówka zabrała. Wróciliśmy. Bardzo dobrze. Znaleźliśmy skuterzarza. Poznaliśmy szefa coffee shopa. Kurde. Poznaliśmy szefa coffee shopa, spytaliśmy go o weed, niestety nam nie pomógł, ale jego ciocia ma skutery. Pytanie do widzów, piszcie w komentarzu, ile mniej więcej według was może kosztować wynajęcie skutera na jeden dzień. Cały jeden dzień w Wietnamie. Ja jestem Wajma, a co program Tajniki Branży Muzycznej. Chodźcie ze mną, zabiorę was w podróż. Zapomnijcie o naszym sponsorze Good Day Soju Cherry. Hello. 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 A mówiła ci Wania, jak się fokus łapie? Nie, on chyba automatycznie łapie. Oj, wcale nie łapał. Pokażemy wam naszą piękną willę. Robimy obchód. Nasz domek jest tam na górze, jako pierwszy. Dalej są domki innych osób. Ogólnie w tym filmiku oprowadzam was już chyba czwarty raz po naszej willi. Mamy tutaj wielki basen, który aż paruje od tej temperatury. Paruje też obiekt. Życie. Roślinność po prostu egzotyczna, wietnamska. Chodź tam dalej, chodź tam dalej. Mamy świąteczne dekoracje, Merry Christmas, ponieważ jest grudzień. I czy dzisiaj jest 6 grudnia? Tak. To dzisiaj są Mikołajki! I z tej okazji mamy dzisiaj zgotowaną taką świąteczną kolację z kucharzem, grillem i wszystko jest pięknie. Chodź zobaczymy, bo tam w kuchni już... W kuchni już jest lekki młyn, bo powstaje tutaj kurczak, moi drodzy, chyba. Is it chicken? Yes. Yes. I co mogę wam tu jeszcze, moi drodzy, pokazać? Tutaj mamy telewizor, obstawiam, że to jest około 70 cali. No to jest jakieś 60. Kolejna choinka. Bardzo daje to klimat świąt, bo jest tu mega ciepło, nie ma śniegu, nie to co w Polsce, ale za to mamy super dekoracje świąteczne. Przed właściciel naszego mieszkania, który stoi tam i gada przez telefon, nazywa się Hung. Hang. Hang, sorry. No i to tak głośno, że on to chyba usłyszał, się tak spojrzał, mam się tak uśmiechnął. Francis. Witam serdecznie. Jako człowiek, który jadł już tu coś, co możesz powiedzieć? Dobra, polecam. Dobra, bardzo to mięsko. Ja ci dam każdego drinka, czy nie? Wieprzowina, wołowina. Boczek jakiś. Jakiś boczuś taki właśnie. Okay. Polecam. Tylko kurczak. Uważam, że to jest też bardzo dobre, aczkolwiek nie wiem, czy obieranie tego jest warte zjedzenia tego. Ja to zauważyłem. Ja to sobie miałem karkóweczkę zwykłą. Mordo shrimp, co ci mogę powiedzieć. Ale streetowe wczoraj były lepsze, co nie? Carol? Ja dopiero walczę, żeby obrać, ale nie jest łatwo. Jula, ty coś polecisz? Jest tak zwana gra. Nie ma ryżu, nie ma nic. Chyba nie. Chyba nie. Nie był jakiś automat do otwierania tych krewetek. A ty co, zielonino? Jak myślicie, ile jaki jest krewetkę zaraz będę obierać też? Ja bym zapłacił 100 tysięcy dongów, żeby następnym razem wszystko było obrane po prostu. 100 tysięcy dongów, to jest jakieś 5 zł. To jest 5 zł. No. Za obranie krewetki. No to co? Kuba. Janusz vloger. Janusz vloger, no. Ale ja tu robię takie agresywne zoomy. Operator. 1200 zł miesięcznie. Oni gili to są takie te trójkątne kanapeczki, co wiesz, które... No, nie wiem. No, trójkątne kanapeczki z glonem i z ryżem. Takie wiesz, na dziale lodówkowym. Okay. Trzy razy takie kanapki, ale nie jakieś z mięsem czy coś, tylko salmon mayo i tak dalej. Takie głównie takie wiesz, japońskie. Soju czy soju? Co to jest soju? Moim zdaniem soju jest good. Nie chcecie czegoś takiego? To jest właśnie soju. No to jest zajebiste. Czy oni gili kanapki trójkątne, cztery soju i dwie
paczki chipsów krewetkowych. Tych, co ja częstowałem ludzi, takich w fioletowym opakowaniu. Już się spociłem, stary, odsłuchanie, ale myślę, że dam radę. Będzie good. 3 onigiri, kanapki trójkątne, 4 soju, 2 paczki krewetkowych chipsów, fioletowa paczka. Tak jest. I wodę. Woda mineralna. Tak. Ile tej wody? Dwie butelki. Ile pojemności? Dużo. 2 duże butelki wody. Dobra. Kapusta. Bartosz, kapustka. Tyle powinno wystarczyć. Myślę, że za pół bańki to możemy zrobić już jakieś zakupy. Jo, z papem. Jak tam? Dobrze, siedzę robisz sobie. Robisz wita, czy co robisz? No, w sensie dokładam tutaj, próbuję coś wymyślić z basem takim. Okej. Wietnamska wersja spaghetti bolognese. Wygląda naprawdę apetycznie. Tutaj są ruszające się rośliny. Słuchajcie, ktoś nam się włamał do domu. Jest to tak zwany mega przyps. Mam, żeby to ktoś z nas. Niedobra. Wiedzcie, że zostałem do tego zmuszony.